Postanowiłam się zgłosić do głosu, słuchając tego, że likwidowałam szkolnictwo zawodowe. Pani poseł, bardzo proszę jednak najpierw znać fakty. Szkolnictwo zawodowe, rzeczywiście reforma szkolnictwa zawodowego była przygotowywana za mojej kadencji, jest wdrażana w tej chwili od września tego roku właśnie po to, żebyśmy gruntowniej i lepiej kształcili. Podstawa programowa kształcenia zawodowego daje odpowiednie podziały na kwalifikacje, egzaminy, żebyśmy właśnie mniej mieli takich sytuacji, jak Państwo tu cytowali, że właśnie młodzież nie przystępuje do tych egzaminów zawodowych. I warto zwrócić uwagę jeszcze na jedno. Bodaj 10 szkół zawodowych czy 12 jest w tym raporcie przebadanych i zbyt daleko idące są uogólnienia stwierdzające, że nie wiem, w kilkudziesięciu procentach szkół zawodowych czegoś nie ma. To jest właśnie metoda badawcza NIK-u. Mnie się marzy i warto byłoby, żebyśmy mieli reprezentatywną próbę szkół odpowiednio wylosowaną. Tutaj naprawdę tego typu uogólnienia są zupełnie nieuprawnione i chcę sprostować ten fakt, że reforma szkolnictwa zawodowego do czegoś, że tak powiem, złego prowadzi. W mojej ocenie naprawdę będziemy mieli po 2015 roku unowocześnione te kształcenie i lepiej przygotowanych i maturzystów, i młodzież z kształceniem zawodowym. Dziękuję bardzo.